Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Zrecenzujemy sobie słuchawki Skullcandy Crusher. Crushery to model, który możemy dostać już za jakieś 300 kilkanaście złotych. Za tyle najtaniej znalazłem je w internecie. Na wstępie powiem, że słuchawki wywarły na mnie ogromne, bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że ta recenzja będzie pełna pozytywów. Oczywiście zawsze znajdą się jakieś mankamenty, także w tym przypadku do czegoś mógłbym się doczepić, ale o tym posłuchacie sobie w dalszej części recenzji. Przed podsumowaniem będzie też sekcja dźwiękowa, gdzie dokładnie będą opisane moje wrażenia ze słuchania różnych typów muzyki oraz z gier. No i w tej chwili nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Was do oglądania. Ok, moi drodzy, za chwilkę bardzo dokładnie Wam je opiszę, natomiast myślę, że jeszcze warto zobaczyć przymiarkę. Jeśli chodzi o te słuchawki, ich waga to jest około 250 gram już z kablem i też z bateryjką w środku. Baterię zobaczycie za chwilę, o co chodzi. Czy to jest waga duża? Nie jest to ani waga lekka, ponieważ słuchawki mamy od około 100 gram, czasami niecałych 100 gram do 150, to jest według mnie taka waga lekka. 250 to jest taka waga średnia. Natomiast mamy też słuchawki cięższe, także headsety dla graczy, które ważą po 300, nawet 350 gram. Dla mnie to już są słuchawki niestety za ciężkie. To jak najbardziej mieszczą się w takiej mojej jeszcze ulubionej kategorii wagowej, nie ciążą nam na głowie, a też przez to, że są bardzo dobrze wykonane z naprawdę wysokiej jakości materiałów, zapewniają w miarę dobry komfort noszenia. Więc ja już je mam tutaj wstępnie wyregulowane. No, trzeba dodać, że te słuchawki są naprawdę spore, ponieważ zobaczcie, jak je sobie nawet dopasuję, to widzicie, że są duże. Nie każdy lubi tak duże słuchawki, oczywiście gusta są różne. Natomiast jeśli chodzi o komfort noszenia, to jest naprawdę dobrze. Nawet po 2-3 godzinach użytkowania nie ma jakiegoś wielkiego nacisku na naszą głowę. Jeśli chodzi o pałąk, to jest naprawdę świetnie, tutaj nic nie ciśnie. Od boku, to zależy też od kształtu głowy, od dopasowania słuchawek. Jeśli to sobie zrobimy naprawdę dokładnie, to wtedy nic nie ciśnie i też całe nasze uszy są zakryte. Przy okazji mamy dość dobre wygłuszenie pasywne, ponieważ są to słuchawki w układzie zamkniętym. Ok, tak więc rozpoczynamy naszą recenzję. Może na początek parametry techniczne. Producent co prawda nie podaje zbyt wiele. Słuchawki mają impedancję 32 ohm, czyli typowe słuchawki do urządzeń mobilnych i nie tylko. Zakres częstotliwości jest standardowy od 20 Hz do 20 kHz. Natomiast te słuchawki, moi drodzy, mają dwa zestawy przetworników. Pierwsze z nich to przetworniki Rex 40. Jak sama nazwa mówi, 40 mm, które odpowiadają za bardzo wysoką jakość dźwięku, ponieważ zapewniają bardzo czyste tony, wysokie, środkowe oraz taki całkiem dobry bas, jednak wyczuwalny tak bardziej w tle. Nie jest to bas taki dynamiczny, dominujący, narzucający się, raczej po prostu zarysowany w tle. Natomiast drugi zestaw przetworników nazywa się Sensation 55, Sensation 55 i to są, moi drodzy, przetworniki typowo basowe. One mają dać nam potężny bas i zasilane są osobno bateryjką. To jest taki wewnętrzny wzmacniacz i mamy specjalny suwaczek, zobaczcie go za chwilę, który nam tą funkcję po prostu aktywuje. Przy słuchaniu muzyki z dużą ilością basów efekt jest po prostu nieoceniony. Naprawdę jeśli zacznie się słuchać muzyki w tym trybie, nie chce się przestać. Generalnie te słuchawki zostały stworzone z myślą o podróżach i o użytkowaniu mobilnym, dlatego też w komplecie mamy taką torbę z mikrofibry, gdzie możemy sobie te słuchawki spokojnie zabezpieczyć i przewieźć. Też mamy kabelek nie za długi, bo 1,30 m, zakończony oczywiście pozłacanymi wtykami mini jack 3,5 mm, oczywiście z czaszkami charakterystycznymi dla Skullcandy. Na tym kabelku znajduje się także mikrofonik oraz przycisk z czaszką, który pozwala na odebranie połączenia, zakończenie połączenia, spauzowanie utworu bądź wznowienie utworu. Podobnie jak w słuchawkach dokanałowych Smoking Buds 2, ten guziczek działa tak sobie, ponieważ trzeba go dokładnie, dobrze, dość mocno wcisnąć. Dlatego tutaj mogę się troszeczkę przyczepić i też jako użytkownik słuchawek przy komputerze typowo powiedziałbym, że ten kabelek jak dla mnie jest troszeczkę za krótki, ponieważ ja mam akurat obudowę pod ręką, natomiast jeśli ktoś miałby ją dalej, musiałby stosować już jakieś przedłużenia,
Oczywiście może negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku. Do użytku mobilnego jak najbardziej taki kabel wystarczy. Jest on w gumowym oplocie, jest dość mocny, tak więc nic nim nie powinno się stać. No i plus jest oczywiście jeszcze taki, że jest on odłączany. Gdyby nam się popsuł, zerwał, możemy sobie go zastąpić innym kablem. A teraz bierzemy się już za dokładne oględziny samych słuchawek. Więc tak, niecałe 250 gram, jeśli chodzi o wagę. Składają się nam, już Wam pokazuję, do podróży bardzo mocno. Zajmują wtedy niewiele miejsca. Zobaczcie, same te przeguby nie klikają, nic tutaj nie wskakuje, nie przeskakuje. Działa to bardzo, bardzo cicho. Nauszniki się troszeczkę nam obracają na boki oraz też w płaszczyźnie pionowej. Sam pałąk oczywiście zaopatrzony jest w logo producenta, jak żeby inaczej. Bardzo fajnie wykonane. I pałąk, moi drodzy, jest elastyczny, możemy go spokojnie wyginać. Jest to plastik, ale jest to plastik wykonany bardzo dobrze. Tu mamy taką miękką poduszeczkę, w której prawdopodobnie wypełnieniem jest po prostu powietrze. Nam się ugina, a jest taki gumowy materiał. Tak więc ta poducha, myślę, że nie musi być w ogóle większa, ponieważ ten pałąk w ogóle od góry nas nie ciśnie. Prowadnice. Mamy je tutaj co prawda plastikowe. Rozregulować słuchawki możemy dość mocno. Naprawdę przypasują na każdego. Co do tego plastiku, no szkoda, że nie jest to w tej cenie jakieś aluminium czy stal, ponieważ byłoby to troszeczkę pewniejsze. Natomiast zamontowane jest to, myślę, że całkiem porządnie i ciężko byłoby to przy normalnym użytkowaniu złamać. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, plastik to plastik, ale jak myślę, przy normalnym użytkowaniu nie ma szans, by to uszkodzić. Tak samo jeśli by nam spadły, myślę, że też nic by się nie stało. Cały ten plastik pokryty jest także taką powierzchnią, którą często spotykam w myszkach komputerowych, takich lepszych, czyli jest to taki materiał zapobiegający zużywaniu się tego brudzeniu oraz też uszkadzaniu. To prawda, jakieś tam tłuste odciski troszeczkę widać na tym materiale, natomiast jest to bardzo łatwe do usunięcia i do wyczyszczenia. Po bokach mamy też logo czaszki. W ogóle nie powiedziałem Wam, że te słuchawki występują w bardzo wielu wersjach kolorystycznych, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tu mamy takie szaro-stalowe z elementami zielonymi, limonkowymi, tak to można nazwać. Tak więc słuchawki, myślę, że wyglądają bardzo ładnie, ale oczywiście jest to kwestia gustu. Niektórzy z Was mogą na przykład wolać klasyczne czarne. Patrząc dalej, same te muszle mamy naprawdę spore, ale gdzieś musiały się zmieścić te przetworniki. Tutaj mamy takie otworki wentylacyjne i, moi drodzy, wejście na kabelek. A to jest właśnie ten magiczny suwaczek, który nam uruchamia ten dodatkowy bas, wewnętrzny wzmacniacz. Za chwilę zdejmiemy sobie jeszcze obicie tej słuchawki. Natomiast co do samych tych obić, jak widzicie, wykonane są bardzo, bardzo dobrze. Mamy paseczek ozdobny, następnie gąbkę. Jest to prawdopodobnie memory foam, czyli pianka, która zawsze wróci do swojej objętości. Nawet jakbyśmy ją na przykład powiesili na taki stojak na, powiedzmy, kilka dni, by nam to się ugniotło. Zdejmiemy je, to wrócą do swojej takiej pierwotnej, optymalnej objętości, dlatego po prostu to nam się nie powinno nigdy ubić i zawsze będzie takie mięciutkie. Oprzyte jest to oczywiście najwyższej jakości skórą. Same te oprzycia też są bardzo dobre, dokładne, super wykonane, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Po prostu jest to produkt, jakby nie było, już prawie że luksusowy. Dlatego wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście w środku czaszki, jakby inaczej, widzimy też przetworniki, ale za chwilę zobaczycie je jeszcze lepiej. Tak więc uwaga, tu mamy taki klik i oto osłonka zdjęta i zobaczcie, moi drodzy, widzimy sam przetwornik. Generalnie tu mam tylko siateczkę, więc mamy typowy układ otwarty, półotwarty, więc nie ma raczej żadnych tajemnic, wszystko jest na widoku. I mamy, moi drodzy, baterię, która zasila ten efekt dodatkowego basu uruchamiany tym tutaj suwaczkiem. I teraz, żeby nie było niejasności, możemy ten efekt albo wyłączyć, albo zwiększać jego natężenie, oczywiście dochodząc do maksimum. Wtedy efekty są najfajniejsze, jak dla mnie. Słuchawki oczywiście działają bez tej baterii jak najbardziej, tylko po prostu nie działa ten drugi zestaw przetworników, nie działa ten super bas. Tak więc jeśli kiedyś
zapomnimy włożyć baterię albo nam się ona rozładuje, to nie ma problemu, słuchawek używamy dalej, po prostu zasilając je poprzez mini jacka. Bateria według specyfikacji powinna wytrzymać jakieś 40 godzin grania, u mnie to było troszeczkę krócej, natomiast była to bateria, która była w zestawie, też ciężko powiedzieć, ile to na przykład leżało w tym kartoniku ze sprzętem. Zależy to też od tego, jaką baterię wsadzicie. Jeśli to będzie jakaś, powiedzmy, topowa bateria znanego prezydenta, to zapewne wytrzyma to jeszcze dłużej. Albo na przykład jakiś pojemny akumulatorek, wtedy powinno też naprawdę wytrzymać kilkadziesiąt godzin bez problemu. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te przetworniki, o szczegóły techniczne i samą jakość wykonania. No cóż, słuchawki według mnie zrobione świetnie. Akurat nie jestem fanem aż takich dużych słuchawek, natomiast mimo wszystko muszę przyznać, że na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Spróbuję Wam teraz jeszcze zademonstrować, jak te słuchawki zachowują się podczas odtwarzania mocno basowych utworów z włączonym tym wzmacniaczem. Obserwujcie i słuchajcie. To co słyszycie teraz, to wibracje wywołane przez te słuchawki. Możecie sobie wyobrazić, jak one pracują na głowie, na naszych uszach. Moi drodzy, podsumowanie. Skull Candy Crusher, jak dla mnie to naprawdę bardzo, bardzo dobre słuchawki. Tym bardziej, że można je kupić już za jakieś 300-350 zł. Czyli taka średnia półka cenowa, jeśli chodzi o słuchawki audio, o słuchawki typowo do słuchania muzyki, to jak najbardziej są warte tej ceny. I spokojnie myślę, że mogą konkurować ze słuchawkami stereo innych znanych na rynku już firm. Myślę, że nie są pod żadnym względem gorsze. Jakość dźwięku jest naprawdę świetna. Do tego mamy to dodatkowe wzmocnienie basów. Jeśli ktoś lubi utwory z dużą ilością basów, będzie po prostu w niebo wzięty. Świetnie to się sprawdza także przy oglądaniu filmów oraz, uwaga, w grach komputerowych. Ponieważ wszelkie eksplozje, jakieś głośne wystrzały, inne efekty specjalne słyszymy z taką kinową wręcz potęgą. Po prostu te słuchawki trzęsą się na naszych uszach, dając tam niesamowite wrażenia z grania. Oczywiście jest też w nich kilka słabszych elementów, troszeczkę krótki kabel, taki sobie przeciętny mikrofon, którego raczej przy komputerze nie zastosujemy, jedynie do rozmów przez telefon. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie zalety, to jeszcze raz powtórzę, jak najbardziej warte tych 300-400 nawet złotych. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i zapraszam Was także do innych filmów. Pozdrawiam Was, cześć!